Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol ich odrażał się kłania. Słuchajcie, wracając z roboty, wpadłem na pomysł zrobienia filmu o tym, jak pomóc Wam założyć akwarium takie dla bardziej, troszeczkę bardziej wymagających roślin. Czyli po prostu wersja oszczędnościowa według Tramala dla może nie high-techowych. Dla medium techów czy sraj techów po prostu. Akwarium, w którym możecie troszeczkę bardziej wymagające rośliny trzymać niż normalnie, a nie trzeba na niego wydać miliony monet. Zacznijmy od podłoża, bo to w sumie jest absolutna podstawa. Przy takim zbiorniku uważam, że najlepiej byłoby po prostu zrobić podłoże bardzo bogate i to podłoże nam będzie głównie nawoziło ten zbiornik. Podłoże dla mnie idealne i najtańsze to jest podłoże na bazie ziemi ogrodowej. Zwykła, jakaś obojętnie jakaś ziemia, ja biorę po prostu jaka jest najtańsza. Stawiałem już na chyba z 10 różnych rodzajach ziemi, nigdy nie było po prostu problemów. Musicie pamiętać po prostu tylko o jednych, o kilku podstawowych rzeczach. Przy stawianiu zbiornika na bazie ziemi ogrodowej pierwsza rzecz to jest robienie bardzo dużych podmian. I często, nawet w początkowym okresie, możecie robić podmiany nawet codziennie czy co kilka dni, i to podmiany nawet 50-70%. Trzeba po prostu wypłukać nadmiar składników odżywczych, które będą się dostawały do wody, nim nasze rośliny po prostu zaczną ruszą z kopyta i zaczną korzystać z tych dobrodziejstw, które są po prostu w wodzie. Druga sprawa to po prostu jak najwięcej tych roślin na start. Obojętnie jaki zbiornik startujecie, uważam, że najlepiej by było obsadzić taki zbiornik w 100% i po prostu przestać w nim grzebać. Duże podmiany zawsze są wskazane, zwłaszcza początkującym akwarystom. I zwłaszcza jeżeli korzystacie z jakichś super mediów filtracyjnych, jakichś dodatków, jakichś uzdatniaczy itd., itd., które po prostu zmieniają, jakieś, uzdatniają parametry wody, więc warto robić po prostu podmiany, nim zbiornik się ustabilizuje. Tak. Podłoże. Podłoże robimy na bazie ziemi ogrodowej. Dla mnie idealnym podłożem jest właśnie podłoże na bazie ogrodowej, bo jest bardzo tanie. Zwykła ziemia, jaka Wam przyjdzie. Do tego moim zdaniem najlepsze są kulki glinotorfowe. Mogą być na pół rozwalone, mogą być pokruszone. Mieszamy to wszystko. Do tego ja uwielbiam dodatek lawy. Po prostu możecie dać obojętnie coś. Może być pokruszona ceramika, może być trochę keramzytu. Uważajcie z dużą ilością keramzytu, ponieważ może Wam wypłynąć, czyli nie za dużo keramzytu, albo ewentualnie lawa lub ceramika, obojętnie coś innego, bardzo porowatego, bardzo drobnego. Lawa nie może być w wielkich kawałkach, po prostu coś musi być bardzo drobnego. Kolejnym dodatkiem, który zawsze stosuję, przynajmniej od dłuższego jakiegoś roku czy półtorej roku, to jest zawsze dodaję węgiel aktywny do podłoża. Im drobniejszy również, tym lepiej. To wszystko ze sobą mieszamy, robimy taką fajną ciapę. Co jeszcze ja dodaję? Bakterie, jeżeli mam, jeżeli nie mam, to nie dodaję, ale jeżeli to jest wersja oszczędnościowa, to nie musimy dawać bakterii, po prostu dłużej będziemy czekać, aż ten zbiornik nam wystartuje. A więc mamy glinę, mamy torf, mamy węgiel, mamy coś porowatego i mamy ziemię. I to jest super, dla Was myślę, że wystarczy, to jest bardzo bogata mieszanka, która nam będzie przez dłuższy okres czasu nawoziła ten zbiornik. To przykrywamy jakąś siatką budowlaną albo inną siateczką, nie za drobną, ale w miarę drobną. Trzeba pamiętać po prostu o tym, że niestety popełniamy dużo błędów, początkując, przesadzając jakieś rośliny, dosadzając i tak dalej. To jest oczywiście problem, mając siatkę, zwłaszcza jeżeli mamy na przykład jakieś kryptokoryny czy coś tam, ale pamiętajmy wtedy, że wtedy przycinamy przy samej ziemi, przy samym podłożu wycinamy taką roślinkę i nie przesadzamy, nie wyciągamy z korzeniami, po prostu przycinamy przy samej ziemi i tyle. I można ewentualnie wsadzić w drugie miejsce. Dla mnie idealnym dodatkiem na to jest żwirek 1-3 mm. I to minimum 3 cm, 2,5-3 cm to jest minimum, które powinno być na to. Nawet jeżeli dacie 4-5 cm, to również jest bardzo dobrze. Ja miałem maksymalnie w swoim zbiorniku w 200, pamiętacie ile tam było ziemi? Bardzo duża warstwa była. Tam dochodziło do chyba
kilkunastu centymetrów, chyba nawet warstwę podłoża z tyłu, bo warstwa ziemi była po prostu bardzo duża, tam było chyba około 3 centymetry czy 4 centymetry warstwy samej ziemi, więc bardzo dużo. Tutaj w takich zbiornikach maksymalnie myślę, że 1-2 centymetrów Wam spokojnie powinno wystarczyć. Podłoże mamy, sadzimy rośliny maksymalnie ile się da, tak żeby ich nie ruszać, nie grzebać, nie przesadzać w pierwszym początkowym okresie i niech Was ręka boska broni, żeby tam grzebać po prostu w tym podłożu i mieszać. Nie, to ma po prostu dojrzeć, ma sobie rosnąć i tyle. I mamy podłoże, mamy rośliny, mamy obsadzony zbiornik. Co do takiego zbiornika jeszcze musimy, o czym musimy pamiętać. O podmianach mówiłem, muszę Wam powiedzieć jeszcze o świetle. Jak dla mnie na obecną chwilę, zwłaszcza do mniejszych zbiorników i przede wszystkim do niskich zbiorników, najlepszą opcją są lampki Hihirosa. Naprawdę wybór lampek Hihirosa jest całkiem spory i jakość do ceny jest po prostu nie do pobicia, uważam. Możecie sobie kupić również, nie wiem, na AliExpressie czy na eBayu, tam są naprawdę bardzo fajne ceny, można naprawdę okazyjnie znaleźć, więc ja również sobie kupiłem Hihirosa i również bardzo okazyjnie mi się udało dostać, więc jak najbardziej polecam te lampki. Na 45 również z lampka Hihirosa. Możecie również wykorzystać sztywne paski LED, również to polecam, tylko pamiętajcie, żeby to były minimum 70-70, czy tam 70-20 bodajże, już nie pamiętam, 70 chyba 20 i 85-20. 85-20 to są jedne z nowszych, jeżeli nie najnowsze, sztywne paski, bardzo dużo światła dają, więc jak najbardziej polecam. Ostatnio mi ktoś pokazywał jakieś 50-50, absolutnie nie polecam, to są bardzo przestarzała, stara technologia, która, no nie wiem, to możecie sobie gdzieś tam doświetlać, ale nie jeżeli planujecie akwarium z mocnym oświetleniem i z kolorowymi roślinami, jeżeli chcecie sobie tam posadzić trawniczek, absolutnie nie polecam takich starych jakichś tam taśm LED-owych w rurkach. Sztywne taśmy na jakimś aluminiowym radiatorze i wtedy możemy sobie pomyśleć właśnie o takim oświetleniu z sztywnych taśm LED-owych. Albo lampka właśnie Hihirosa. Ewentualnie te nowe lampy Aquaela, te rurki są całkiem fajne, patrząc na to, jak mi świecą w riparium a popatrzcie sobie na ogród wertykalny, ile dają światła. Naprawdę całkiem są fajne, więc myślę, że mogę również je polecić. Jak to stało? Tak to stało. Światło mamy. CO2. Oczywiście na CO2 możecie oszczędzać. Nie musicie od razu kupować butli, aczkolwiek polecam kupno butli wysokociśnieniowej, zestawu takiego z butlą wysokociśnieniowej. To jest wydatek jednorazowy i mamy na bardzo długi okres czasu spokój, zwłaszcza jeżeli mamy duże akwarium, nie wiem, 200, 300, 400 litrów, to taka butla to jest naprawdę frajda i wygoda. Jeżeli chcecie się bawić w bimbrownię do 300 litrów, to byście musieli mieć chyba ze 3. Ja pamiętam sam 200 startowałem właśnie z dodatkiem z bimbrowniami. Tam były dwie bimbrownie, które wymieniałem na stałe i wcale tego CO2 za dużo nie było. Aczkolwiek efekt był niezły. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie stare moje filmy z 200. Tam było około 50 paru gatunków roślin. Oświetlenia w bazie pasków LED-owych bodajże 57-30. Też już stara technologia, ale tych pasków LED-owych naprawdę tam było bardzo dużo. Plus właśnie dwie bimbrownie, plus podłoże na bazie ziemi ogrodowej, zero nawożenia przez chyba, nie wiem, 2 czy 3 czy 4 miesiące, nic tam w ogóle nie nawoziłem, więc spokój, piękny baniak i mnóstwo roślin. I taki Wam zbiornik jak najbardziej polecam. A więc możemy sobie właśnie bimbrownię zrobić, możemy zrobić sobie cytrynownię, która z tego co wiem jest bardziej stabilna i przez dłuższy okres czasu działa. Możecie sobie oczywiście jakieś tam dzwony zamontować. Ja kiedyś właśnie, jeden z moich filmów, w których ma największą liczbę oglądalności, to jest właśnie tanie i bezpieczne CO2 do akwarium i tam jest taki dzwon pokazany.
pokazałem do akwarium. To było jedno z, jeżeli nie pierwsze, to jedno z pierwszych CO2, które używałem. To było również w 45 litrach i naprawdę efekt był taki, że właściwie prawie, że go nie było. Coś tam oczywiście było, no, był dodatek CO2 do akwarium, ale bez porównania do tego, co jest przy bimbrowni. Bimbrownia, pamiętacie, że jest niestabilna, więc no tu jest problem. Możecie używać oczywiście żelatyny, żeby ją, albo dodatku co ja tam dodawałem? Sody. Dodawałem sody z tego co wiem kuchennej i to delikatnie, jedną łyżeczkę bodajże, i to delikatnie stabilizuje nam cały ten, tą reakcję tej, i ona troszeczkę dłużej, ta bimbrownia działa. Więc jeżeli chcecie, macie małe zbiorniczek, załóżmy taki jak tutaj 45 litrów, 60 litrów, 80 litrów, 30 litrów, taki zbiorniczek spokojnie wystarczy, bimbrownia, i wam naprawdę tego CO2 wystarczy. Pamiętajcie tylko, że to jest niestabilne, czyli na początku będzie bardzo powoli przez chwilę, a później zacznie bardzo mocno działać, a później będzie coraz wolniej. Więc ja na noc przynajmniej u siebie z tego co pamiętam po prostu odłączałem bimbrownię, zwłaszcza jak ona tak bardzo mocno pracowała w 45 litrach, bo się bałem po prostu, że zrobię przyduchę i obsadę po prostu wykończę. Czyli bimbrownia działała tylko i wyłącznie przy świetle. Dyfuzorek. Nie, nawet w dyfuzorku również możemy oszczędzać. Popatrzcie, wystarczy nam taka strzykawka. Odcinamy sobie ten kawałek. Tutaj mamy miejsce na wężyk. I tutaj wsadzamy od góry co? Lipę. Szukamy kawałka lipy, okorowujemy, jak mamy ładnie dopasowany, czekamy aż wyschnie, wsadzamy wtedy w to, później wystarczy trochę to namoczyć i po jakimś czasie będzie nam pięknie puszczała mgiełkę. O tym też chyba jest milion filmów na tym, ale po prostu to jest najtańszy dyfuzor. Jeżeli nie chcecie się bawić, nie macie lipy, nie wiem, w najbliższych tysiącach kilometrów w okolicy, to wtedy możecie sobie zawsze kupić na Allegro czy tam innym miejscu. Również tam sprzedają takie dyfuzorki, to nie wiem, za złotówkę, 2-3 złote również, z tego co pamiętam, widziałem również takie dyfuzorki właśnie z lipy. Co jeszcze możemy, na czym możemy jeszcze oszczędzać? Filtracja? No tutaj nie bardzo. Szczerze powiedziawszy, im dłużej się w to bawię, tym uważam, że filtracja jednak powinna być dobra. Im więcej filtracji, im lepsza filtracja, tym lepiej dla początkującego akwarysty. Oczywiście, że można oszczędzać. Oczywiście, że wystarczy pad mini w takich 45 litrach i Tramal sobie potrafi poradzić właśnie poprzez filtrując poprzez podłoże, poprzez rośliny, poprzez podmiany. Spokojnie można sobie poradzić właśnie używając załóżmy takiego Pata Mini czy Fan 1 nawet w takich 45 litrach, ale nie polecam, szczerze powiedziawszy, zwłaszcza dla początkujących akwarystów, polecam jak najbardziej, im większy filtr, tym lepszy. Jak najbardziej polecam kaskady, na przykład FZN 2 albo 3 miałem i jak najbardziej polecam, super, praktycznie nie do zdarcia, nie wiem, Fan FZN 2 mam jeszcze do tej pory i działa właśnie w jakichś tam sytuacjach kryzysowych jak najbardziej. Wyciągam ją, dobre media do tego filtracyjne i działa. Pamiętajcie, że na mediach filtracyjnych możecie oszczędzać, ale wtedy, kiedy nie macie specjalnie przerybionego zbiornika, jeżeli macie bardzo dużo roślin i jeżeli macie dużą nadfiltrację, czyli na przykład macie filtr kubełkowy, tak jak Tramal ma tutaj załóżmy w tej chwili w 45 litrach, jest tutaj filtr kubełkowy, ten Fan 1 jest tutaj, tak, był dodatkowo przez jakiś czas, a teraz po prostu zostawiłem na dole, jest dyfuzor i przez tą gąbkę po prostu CO2 się w tej gąbce ładnie rozpuszcza i tak zostało, po prostu będę musiał go usunąć, bo to troszeczkę brzydko wygląda. Na pęsetę przy okazji nie patrzcie, po prostu trzyma mi tą kubę, żeby mi po prostu nie wypływała. Wypływała mi co jakiś czas, przygwoździłem ją do podłoża, mam nadzieję, że się wreszcie ukorzeni, będzie spokój. Dobra, wracając do filtracji. Pamiętajcie, że filtracji na mediach można oszczędzać, jeżeli mamy bardzo mało ryb w takim zbiorniku, jeżeli jest bardzo dużo roślin.
I podłoże jest, załóżmy, porowate, czyli im bardziej porowate podłoże, jeżeli mamy jakiś właśnie substrat, który nam tą wodę stabilizuje parametry i tak dalej, aktywne, na przykład jakieś podłoże, to również możemy wtedy ewentualnie troszeczkę na tej filtracji zaoszczędzić. Ja nie polecam. Polecam mieć nadfiltrację, im więcej filtracji, tym lepiej. I wtedy macie po prostu spokój ze zbiornikiem, spokój z filterkiem, nie musicie go czyścić co tydzień czy co dwa tygodnie. Taki kubeł potrafi na przykład wam przez pół roku chodzić, czy przez rok czasu nieczyszczony, i po prostu macie kompletnie spokój i nie musicie tam grzebać. Jeżeli do tego są jeszcze ewentualnie dobre media dobrane, to naprawdę w takim baniaku naprawdę nie powinno być problemów ani z glonami, ani z niczym specjalnie innym. Czy na mediach można oszczędzać? Oczywiście, że można oszczędzać. Jeżeli jest duży filterek, na przykład kupicie sobie jakiegoś Chińczyka, które tak średnio polecam, ponieważ no, już tyle razy na przykład słyszałem o Chińczykach, które po prostu komuś zalały mieszkanie, albo po prostu, nie wiem, gdzieś tam na uszczelkach ciekły, albo coś innego, albo się wirnik zatarł, czy coś, no cudawianki po prostu, bez przerwy ktoś się mnie pytał. Także to jest niby oszczędność z jednej strony. Ja uważam tak, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to nie powinien oszczędzać, powinien kupić raz, a dobrze, i porządnie się zastanowić nad tym, nad tą rzeczą, którą kupuję. Na przykład ja w tej chwili już wiem, że na przykład jeżeli będę stawiał kolejny zbiornik, to warto zainwestować w lampki Hihirosa, bo są, stosunek jakości do ceny jest chyba najlepszy w tej chwili na rynku. Filtry kubełkowe, w tej chwili mam wielorybka firmy Sicze, i ten wielorybek na razie sprawdza się genialnie. Nie chcę zapeszać, a niech on sobie jeszcze trochę pochłodzi. Bardzo mi się podoba, że rury są ciemne, więc nie widać w ogóle tego syfu, którym się będzie na nich osadzał, jak to czasami jest w tych przeźroczystych rurach, czy tam jakichś zielonych, jasnozielonych, gdzie po prostu widać, że te rury są po prostu brzydkie, brudne, bo tam się nam bakterie oczywiście osadzają. Więc o filtracji w sumie można by kolejny film zrobić. Tyle. Duży filterek, możecie wtedy oszczędzać na mediach, możecie kupić sobie jakąś tańszą ceramikę, pumeksy, lawy wykorzystać, keramzyt. To są bardzo tanie media, które również są porowate i również mogą służyć jako media filtracyjne. Gąbki są bardzo niedoceniane, a uważam, że są genialne jako filtracja. Również jako filtracja biologiczna. Jeżeli takiego filterka nie czyścimy przez dłuższy okres czasu, to również tam się nam naprawdę dużo biologii rozwija. Oczywiście, że później trzeba to wyczyścić i wtedy jest nagłe wahanie, załóżmy, ale pamiętajcie, że no, jeżeli chcecie zaoszczędzić, załóżmy, na filterku, chcecie jakiś tam mały filterek kupić, i to wtedy polecam, załóżmy, jakiegoś tam, nie wiem, no na przykład Matrixa kupić, Sihema, prawda? O tym myślę, że też może kiedyś zrobię filmik, bo warto kilka różnych mediów, takich właśnie bardziej dostępnych na rynku, porównać i zobaczyć, jaka jest ilość. Dobra, o tym będzie kiedy indziej. I tak widzę, 18 minut to już jest wystarczająco. Nawozy, właśnie o tym nie wspomniałem. Słuchajcie, jeżeli robicie zbiornik na bardzo bogatym podłożu, jeżeli nie dajecie tam strasznie dużo światła i nie dajecie strasznie dużo CO2, to naprawdę takie bardzo bogate podłoże potrafi wam przez dłuższy okres czasu nawozić. Po jakimś tygodniu, 10 dniach możecie tam wpuścić, załóżmy, samca gupika i dwie panie gupiki, i naprawdę po jakimś czasie będziecie mieli bardzo ładną kolonię pierdeliard gupików, która wam będzie doskonale nawoziła właśnie taki zbiornik. Pamiętajcie, że właśnie dodatek żyworódek nie bez kozery, bardzo dużo akwarystów używa właśnie w zbiornikach i mówi później, że niczym nie nawozi w takim zbiornikach. Oni właśnie używają ryb jako nawozu do zbiornika i tyle. Po prostu ryby doskonale potrafią nawozić. Jeżeli do tego jest właśnie bardzo bogate podłoże, to trzeba pamiętać o dobrej filtracji i ewentualnie podmianach, bo nawożenie jest bardzo intensywne w takim zbiorniku.
Ja polecam jednak testy. Uwierzcie mi, bardzo często, mnóstwo razy zadajecie mi pytania, co się dzieje w moim zbiorniku, a ja czasami naprawdę nie mam kompletnie pojęcia. Zwłaszcza jeżeli nie podajecie mi, co się w takim zbiorniku dzieje, co się znajduje, czym, jakie jest podłoże, jakie oświetlenie, ile robicie podmian, jaka jest filtracja, jaka jest obsada. Po prostu mam glona na roślinkę, na roślince. No masz glona. Mogę ci powiedzieć, co to za glon, ale skąd on tam się wziął? No to jest swój jakiś błąd. I później jest dochodzenie do tego. Kupcie sobie po prostu testy, kilka podstawowych, azot, fosfor, potas. No potas tak średnio, ale potas też warto mieć, żelazo. To są podstawowe rzeczy, które warto mieć. Amoniak ewentualnie. I warto wtedy ewentualnie sprawdzić, wiedzieć, co się w takim zbiorniku dzieje. I wtedy ewentualnie podajecie parametry, czy coś tam, co się dzieje w zbiorniku, i zawsze ktoś mądrzejszy potrafi wam doradzić. Ja wiem, że początkujący akwarysta nie chce się często w takie rzeczy bawić, tramal się też nie chce w takie rzeczy bawić. Ja nie pamiętam już, kiedy testów używałem i nie używam, i mam nadzieję, że przez dłuższy okres czasu jeszcze nie będę musiał używać, bo po prostu w tej chwili mam stare, już przeterminowane testy, i które się nie nadają. Ale ja już myślę, że w miarę do takiego poziomu doszedłem, że po prostu wystarczy mi obserwować rośliny, wystarczy wiedzieć, co jest w zbiorniku, wystarczy wiedzieć mniej więcej, w jaki sposób nawozić, żeby po prostu to mi wszystko w miarę ładnie rosło. Tak jak widzicie, jest teraz 45. Nawożenie na oko, czyli po prostu leję tyle, ile uważam, że rośliny potrzebują. Przy tym bardzo bogatym, wymieszanym, totalnie pokręconym podłożu, które tutaj jest, no zbiorniczek ma się całkiem w miarę dobrze. No, nie będę na razie narzekał, żeby nie zapeszyć. Tyle na dzisiaj. Słuchajcie, zachęcam was oczywiście do dyskusji. Jeszcze wspomnę tylko o nawozach. Jeszcze znowu wróć. Sole również, to są bardzo tanie, najtańsze nawozy, a również są, zwłaszcza dla początkujących akwarystów, bardzo dobrze. Na przykład, popatrzcie, linia Blue Line, Aquarium Net bodajże chyba też, nie wiem, Aquarium Net nigdy nie testowałem, Blue Line testowałem. Blue Line, Rafał, właściciel, z tego co wiem i pamiętam i wiele razy słyszałem, zawsze pomaga w miarę możliwości ludziom, więc zawsze można sobie skorygować, można się spytać go, jak nawozić, i on pomaga. Takiemu koledze właśnie dopiero co pomagał ustalić dawki. Łukaszowi, Łukasza pozdrawiam, pewnie będzie oglądał ten film. A więc solami możecie również nawozić. Nie musicie od razu startować z linią Sichema, czy tam z innymi drogimi nawozami. Jeżeli nie macie super wymagających roślin, jeżeli nie chcecie jakoś tam super ekstra prowadzić zbiornika, to wystarczą wam sole. I oczywiście pamiętajcie, że od samego początku nie musicie nawozić. Jeżeli macie bardzo bogate podłoże, jeżeli macie tam już ryby, nie polecam od razu na start wrzucenie całej obsady, czyli po prostu dajemy stosunkowo powoli, czyli na początku jakieś, nie wiem, parkę, dwie, trzy, cztery ryby maksymalnie. Można zacząć od jednej i powoli dodajemy. Ja bym zaczął po 10 dniach, później powoli dokładam. No oczywiście, jeżeli macie jakieś media, macie, nie wiem, Pulfiltrum, Chemipure, Matrixa w baniaku i dajecie jakieś uzdatniacze i tak dalej, no to oczywiście można wcześniej wystartować taki zbiornik, można zupełnie inaczej wystartować taki zbiornik, ale to już nie jest wersja oszczędnościowa. Myślę, że tyle na dzisiaj. Oczywiście piszcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, opinie i czym chcielibyście się podzielić. Zachęcam oczywiście, żebyście się dzielili pod tym filmem. Po to się, mam nadzieję, razem uczymy i dzielimy tą naszą całą akwarystyką, żeby się razem wspierać i pomagać. Pamiętajcie o tym właśnie, że no, żeby sobie pomagać, po prostu, żeby sobie pomagać. No, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!